To kolejny odcinek z cyklu pytań i odpowiedzi. Dziś odpowiem na jedno zapytanie, które zadała pani Sylwia z prośbą o interpretację wyniku badania EEG. Zapraszam. Pani Sylwia pisze: moja córka ma 8 lat. Badanie robiłam, bo ma trudności w nauce. Ma zespół Aspergera. Bardzo bym prosiła o odpowiedź. Lekarza mam dopiero za rok. I wynik badania EEG. Zapis zróżnicowany przestrzennie. W odprowadzeniach ciemieniowo-potylicznych występują fale alfa do 10 Hz o amplitudzie 80 mV. Reakcja zatrzymania wyrażona. W przednich okolicach występują liczne średnionapięciowe fale beta. Pojawiają się rozsiane fale wolne teta 5 do 7 Hz o amplitudzie czynności podstawowej z przewagą w okolicach centralnych i skroniowych. Ponadto występują nieliczne, krótkie, półsekundowe, uogólnione grupy fal teta 4-6 Hz o amplitudzie 100 mV. Stroboskop nie aktywuje zmian. Hiperwentylacja nieznacznie nasila występowanie uogólnionych fal wolnych teta. I końcowy wniosek z opisu. Zapis w szerokich granicach normy dla wieku. Tyle opisu i tyle wiedzy na temat pacjentki. Powiem, że troszkę nie do końca jestem w stanie się zgodzić z wnioskiem, który został wysunięty po tak przedstawionym opisie samego badania, dlatego że tutaj jest kilka elementów, które powinny zostać do końca sprecyzowane i wyjaśnione. Dziewczynka, czyli córka pani Sylwii, ma lat 8. Lekarz opisujący badanie pisze, że w przednich okolicach występują liczne średnionapięciowe fale beta. Fale beta u dziecka praktycznie organizują się w około 10 roku życia, więc tutaj mając 8 lat tych fal beta właściwie nie powinno być w zapisie. Ponadto fale beta można zróżnicować na fale beta 1 i fale beta 2. W przypadku problemów, które ma córka pani Sylwii, czyli problemów z nauką, jest to bardzo istotne. Dlatego, że fale beta 1, czyli fale wolniejsze fale beta, to są fale o częstotliwości 13 do 18 cykli na sekundę. To są fale, które są dobre, że tak powiem, które powodują, że jest dobra koncentracja i dobre skupienie uwagi. I zarówno u takich starszych dzieci, czy u osób dorosłych, fale są falami pożądanymi w zapisie EEG. Natomiast fale szybsze, czyli fale do 30 cykli na sekundę, to są fale, które właśnie mogą powodować zaburzenia koncentracji, pamięci, występują w stresie, w zdenerwowaniu, mogą powodować trudności w nauce. To są fale szybkie. I to jest tak zwana czynność stresogenna, czyli stan wysokiego pobudzenia układu nerwowego. W przypadku problemów z zaburzeniami pamięci można te fale uznać za powód występowania tych zaburzeń pamięci. Druga rzecz, która mi w tym zapisie nie bardzo pasuje do granic normy, to są nieliczne, krótkie, półsekundowe, uogólnione grupy fal wolnych teta 4 do 6 Hz o amplitudzie do 100 mV. Nie jest tu wyraźnie opisane, że to jest czynność napadowa, natomiast tak to należy rozumieć. Uogólnione, krótkie, półsekundowe grupy fal wolnych, czyli uogólnione na wszystkie odprowadzenia trwające pół sekundy, czyli jest to forma wyładowania napadowego.
I kolejny element, który mi tutaj nie pasuje do normy, to jest HW, czyli hiperwentylacja, czyli próba głębokiego oddychania, nieznacznie nasila występowanie uogólnionych fal wolnych teta. Hiperwentylacja w prawidłowym zapisie nie powoduje nasilenia żadnych zmian ani nie wpływa na zapis. W związku z czym, jeżeli jest wrażliwość na hiperwentylację, to też lekarz, do którego trafi dziewczynka z tym opisem, powinien odpowiednie zalecenia dziecku przekazać, czy matce dziecka. Więc zapis w szerokich granicach normy drawieku wydaje mi się tutaj nieadekwatny. Myślę, że lekarz też miał trochę, opisujący też miał trochę wątpliwości, dlatego troszkę asekuracyjnie napisał szerokie granice normy. Ale to nie są granice normy. Myślę, że tutaj dla tej dziewczynki bardzo istotna by była i wskazana jako terapia biofeedback. To jest terapia niefarmakologiczna, która właśnie poprawi pracę mózgu, czyli potrafi wyeliminować te niekorzystne fale beta, bo ja myślę, że tutaj się znajdują fale beta 2, natomiast nie było to sprecyzowane, bo jest tylko napisane, że fale beta. Czy beta 1, czy beta 2, tego nie wiem. Natomiast, żeby połączyć to ze stanem klinicznym, to spodziewam się, że te fale beta są wysokiej częstotliwości. I tutaj terapia biofeedback jest jak najbardziej zalecana. Ja stosuję w swoim gabinecie również terapię biofeedback. Mam wiele dzieci, które mają zespoły ADHD, zespoły Aspergera, czy tylko trudności z zapamiętywaniem. I bardzo ta terapia jest skuteczna. Po serii 10 treningów część rodziców przychodzi i mówi, że już nauczyciele mówią, że łatwiej jest, że lepiej zapamiętuje, że spokojniej siedzi na lekcjach, że widzi wpływ takiej terapii. Ja tą terapię polecam, bo to jest dziecko, to jest 8-letnie dziecko, u której farmakoterapia nie jest wskazana. Ja jestem osobiście przeciwnikiem farmakoterapii. Natomiast terapia biofeedback jest terapią naturalną i terapią, która bardzo może pomóc. W związku z tym tą terapię zalecam. Drugi element, który tutaj radziłabym wyjaśnić, to jest właśnie wpływ hiperwentylacji. Czyli zaleciłabym matce zwrócenie uwagi, czy te problemy się nasilają w czasie właśnie po zmęczeniu, po jakimś wysiłku fizycznym i odradzałabym taki ekstremalny wysiłek fizyczny doprowadzający właśnie do głębokiej hiperwentylacji. Także to są moje uwagi odnośnie zapisu. Ja myślę, że ponieważ bardzo wiele osób zwraca się z prośbą o opis, interpretację badania EEG, ja już wspominałam, że przygotowuję właśnie taki kurs, który będzie przydatny, myślę, dla osób, które dostaną wynik badania EEG, i jeżeli tutaj by lekarz, do którego pani Sylwia pójdzie z wynikiem, przeczyta zapis w szerokich granicach normy dla wieku, to z pewnością odpowie: wszystko jest ok, nie ma powodów do niepokoju, nie ma co zrobić, a na pewno nie zaleci terapii biofeedback, bo no po prostu z tego wniosku nie wynika, żeby była taka potrzeba, a uważam, że jest. Pod linkiem zamieszczę mój wpis na blogu medycznym, który zamieściłam, który właśnie opisuje samą terapię biofeedback, bo może dla szerszej grupy nie jest to terapia bardzo znana, ale jest to terapia uznana przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne jako terapia nawet padaczki. Także polecam przeczytać, jakie są wskazania, na czym polega badanie, jak się wykonuje. Przeciwwskazań żadnych nie ma, skutków ubocznych żadnych nie ma, bo jest to podobnie jak wykonywane badanie EEG, bez żadnych przeciwwskazań. Można wykonywać go bez skierowania, natomiast w tym przypadku, no myślę, że lekarz powinien takie skierowanie wystawić. To tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Jeżeli takim kursem będziecie zainteresowani, czy uważacie, że jest to przydatne, to dajcie mi znać w komentarzu, czy jesteście zainteresowani. Myślę, że to będzie zwłaszcza interesujące dla lekarzy, którzy sami nie opisują badań EEG, a którzy otrzymują wyniki od pacjentów,
Będzie również to interesujące, myślę, dla wszystkich terapeutów i neuroterapeutów, którzy zajmują się właśnie terapią zaburzonych funkcji poznawczych. To tyle na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia.